Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. A w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o tym, czym jest atak, jakie są ataki i jak działają ataki w Rise of Kingdoms. Z tej strony Snow i. To, co chciałem powiedzieć, to właśnie, że w dzisiejszym odcinku sobie powiemy o tych rzeczach i nie są one wcale takie proste, jak można by sobie wydawać, tak jak mogłoby się wydawać, ponieważ, tak, w Rise of Kingdoms jest naprawdę dosyć skomplikowane. Ostatnio twórcy starają się, żeby było to dosyć proste do zrozumienia i pokażę Wam, że wcale nie jest to jakiś taki koniec świata, że dosyć łatwo można to zrozumieć, tylko trzeba też trochę wiedzieć, gdzie patrzeć, i wtedy powinno być naprawdę dosyć dobrze. Ok. Pierwsza rzecz, którą się, za którą się zabierzemy, to będzie statystyka ataku. Mamy w tej grze tak naprawdę, możemy powiedzieć, trzy statystyki, no i właśnie jedną z tych statystyk jest atak. Jeżeli sobie wejdziemy tutaj yy, na naszym mieście, to zobaczymy, że będziemy mieli właśnie te statystyki i tutaj na przykład mamy atak łuczników plus 95%, tak? czyli tutaj mam o tyle zwiększony atak. Yy, I jeżeli sobie yy, wejdziemy na nasze jednostki, to wtedy zobaczymy, chwileczkę, tutaj źle teraz wszedłem, jeżeli zobaczymy sobie informacje o naszych jednostkach, to tutaj zobaczycie, że mój atak to jest 227 plus te 215, czyli to jest właśnie te 95%, tak? I to jest moja statystyka ataku. Tą statystykę ataku będziemy mogli zwiększyć bardzo wieloma różnymi rzeczami. Na przykład, jeżeli sobie wybierzecie tutaj e, cywilizację Arabi, to widzicie, że macie 5% więcej ataku kawalerii i już wtedy to by działało. Oprócz tego, te statystyki są zwiększane bardzo często przez dowódców. Na przykład tutaj, Bodyka Prime, mamy 30% ataku łuczników i wtedy na tym konkretnym marszu Będziecie mieli zwiększony atak. Oczywiście nie na wszystkich marszach, tylko tam, gdzie Wodika jest po prostu używana. Tak, tych statystyk mamy dosyć dużo. Często one są jakby na zawsze, cały czas działają, a niektóre są czasowe, czyli mamy zwiększony atak, tam powiedzmy na 2-3 sekundy. Także tych umiejętności przy tylu dowódcach moglibyśmy opisywać naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeśli chodzi o statystyki, to będą one też zwiększane przez ekwipunek. Tutaj widzicie 39% akurat na tym marszu, ale będzie też on zwiększony przez formację i uzbrojenia. Tutaj widzicie 7,8% man zwiększony też atak łuczników, także też warto na to Patrzeć. Jeśli chodzi o ekwipunek, to tutaj też warto zaznaczyć, że mamy coś takiego jak zwiększony bazowy atak łuczników. No i właśnie, jaka jest różnica pomiędzy tym bazowym atakiem a tym zwiększeniem procentowym ataku. Jeżeli popatrzymy sobie na ten nasz atak, to widzimy, że tutaj właśnie mamy ten numerek, powiedzmy te 227, tak? Więc jeżeli zwiększam bazowy atak o na przykład 8, no to do tych 227 mogę sobie dodać te 8. Natomiast jeżeli zwiększamy procentową ilość, o, zwiększamy procentowo ten atak, tak? Tak jak tutaj widzicie, że to jest ta zielona cyfra, tak? Czyli tutaj będzie to zwiększone właśnie o tą cyfrę, zwiększone o ileś tam procent. Zazwyczaj tych procentów już teraz w Rise of Kingdoms jest dosyć dużo, tak? Więc pierwsze co, atak jako statystyka. Atak ma w ogóle dosyć fajną opowieść tutaj, tak? Zdolność jednostki do zadawania obrażeń. Zwiększaj atak, by szybciej likwidować wrogów. I to wszystko brzmi bardzo dobrze. Natomiast jak już oglądaliście kilka moich filmów, to wiecie o tym, że ja tą statystykę jakby kocham najmniej ze wszystkich. I to nie dlatego, że nie lubię ataku albo nie lubię likwidować wrogów, tylko chodzi o to, że po prostu ta gra tak działa, że najbardziej liczy się zbalansowanie tych trzech podstawowych. Statystyk, tak? Ataku obrony i punktu życia. I teraz atak jest naprawdę w grze bardzo łatwo dostępny. Mamy go w cywilizacjach, mamy różne dodatki do ataku i tak dalej. I on jest dosyć łatwo sobie go dodać. W KWK możemy sobie też dodać dodatkową technologię, która zwiększa nam atak. Natomiast punkty życia bardzo trudno dostać, dlatego one są bardzo cenne w tej grze. No i obronę też jest trudniej dostać niż atak. I dlatego bardzo często kiedy mówię o dowódcach, o ekwipunku i dalej, to tam gdzie pojawia się atak, to zauważycie, że mówię: "A, dobra, atak nie jest taki ważny, lepiej mieć więcej punktów życia". Działa to w ten sposób w Rise of Kingdoms, że jeżeli to my jesteśmy też atakowani, a będziemy mieli niskie punkty życia i obronę, to po prostu przegramy przez to, że nie, nie będziemy dostatecznie jakby odporni. Atak jest dobry tylko i wyłącznie w takiej sytuacji, gdzie mamy naprawdę bardzo, bardzo dużą przewagę nad naszym przeciwnikiem, że on nam i tak nie zadaje za dużych obrażeń, to my go po prostu będziemy ich mocno niszczyć albo w takiej sytuacji, że to my atakujemy wroga, a wrog nas nie atakuje nigdy. To wtedy też może się sprawdzić, ale nawet wtedy szczerze powiedziawszy nie do końca, więc ta odporność naszego marszu też będzie bardzo ważna, bo jeżeli nie będziemy mieli, będziemy ładować wszystko tylko i wyłącznie w atak, to możemy się niekiedy na tym bardzo mocno sparzyć no i myślę, że większość graczy te statystyki pozostałe bardziej sobie ceni niż tą statystykę ataku. Więc mamy pierwszą informację, atak jako statystyka. Teraz przejdźmy sobie do czegoś innego, czyli atak jako część gry na mapie, kiedy będziemy atakować. I tutaj mamy dosyć różne z, z formy tego ataku. Będziemy mieli tutaj pierwsze dwie rzeczy, o których sobie powiemy. To będzie zwykły atak i kontratak. Coś, co wydaje mi się jest bardzo często mylone przez graczy i sprawia największy problem, żeby właśnie zrozumieć, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Więc tak, już mówię, co to będzie. Kiedy ja atakuję jakiegoś wroga, atakuję go zwykłym atakiem. Na w Rise of Kingdoms możemy tak naprawdę jako cel obrać tylko jeden marsz. Tutaj na przykład widzicie jest kilku barbarzyńców, ale ja nie mogę ich wszystkich naraz jakby zaatakować, tylko zawsze będę atakował tylko jeden marsz. I tym zwykłym atakiem będę zawsze atakował tylko jeden marsz. Natomiast, jeżeli kilka marszy, ci wszyscy barbarzyńcy na przykład, chcieliby mnie zaatakować, to wtedy ja będę atakował zwykłym atakiem jeden marsz, ale wszystkich pozostałych będę atakował kontratakiem. To samo będzie, jeżeli ja na przykład będę atakował jakiegoś barbarzyńca, a później gdzieś tam odejdę i nie będę ja go atakował, tylko on będzie atakował mnie. No i to za chwilę będę chciał Wam pokazać, tak, że w momencie, kiedy ja go atakuję, to te obrażenia będą większe, bo one będą połączone, zwykły atak i kontratak, ale jak odejdę na chwilę, to te obrażenia się zmniejszą, bo już po prostu nie będę atakował go zwykłym atakiem. Te numery jeszcze bardziej są jakby... Pomylone ze względu na to, że one są reprezentowane przez jeden numer. I to jest taki biały numer na mapie. Te czerwone ataki to są ataki od umiejętności, natomiast też mamy białe numery, które pokazują nam właśnie, właśnie ten atak. Ja może sobie tutaj podejdę do tego barbarzyńcy, który się nie schował w lesie, i może dzięki temu będzie to trochę lepiej widać. Postaram się tutaj przybliżyć i zaraz zobaczycie, w momencie, kiedy ja zaczynam jego atakować, to widzimy, że tutaj są takie białe numery. Tutaj widzicie, jest teraz 1600, 1900 nawet a teraz już go nie atakuje, bo zobaczcie zacząłem chodzić i te numery bardzo się zmniejszyły, tak, zmniejszyły się o połowę, bo teraz atakuje go tylko i wyłącznie kontratakiem, tak, bo ja go nie atakuję, widzicie, ja jestem teraz skoncentrowany na tym, żeby sobie chodzić i te obrażenia są po prostu mniejsze, ale w momencie, kiedy znowu na niego tutaj wyceluję, podwójnie mam te ataki, tak, i pokazują się teraz większe, teraz oczywiście włączyły się też umiejętności, no i te umiejętności widzicie, jako te Czerwone liczby, które oczywiście są dużo, dużo większe, ale od ataków o od umiejętności powiemy sobie jeszcze za chwilę. Żeby to zobaczyć jeszcze lepiej, może w raportach, to wystarczy sobie jakiegokolwiek wroga zaatakować dwoma marszami, i wtedy to zobaczycie bardzo ładnie na raportach. Zobaczcie, ja tutaj za, zaatakuję jako pierwszą. Bodica, bodica będzie uderzała jako pierwsza, a jako drugi na ten marsz będzie uderzał nebu, i za chwilę zobaczycie sobie w raportach, jak ta różnica konkretnie wygląda? Tylko muszę tutaj go wykończyć. No i za chwilę Wam pokażę, jaka jest różnica. Ok, popatrzmy sobie na ten raport. Tutaj, jak sobie klikniecie raport z bitwy, to zobaczycie, że wygląda to w ten sposób, że jeżeli ja atakuję, tak, to mamy tutaj, że ja zaatakowałem tego Calvina i on użyje tutaj tego kontrataku. Natomiast będziemy mieli tutaj, czekajcie, tutaj może wejdę w drugi raport, będzie to, będzie to lepiej widać. O, mamy tutaj, że Calvin atakuje tym zwykłym atakiem na moją bodikę i tutaj widzimy, że straciłem 60 jednostek, tak? I jeżeli sobie i on też atakuje mnie kontratakiem, tak? Dlatego widzicie, że ja tutaj straciłem 118 jednostek. Oczywiście to nie jest dosyć, nie jest dużo, bo to są cały czas barbarzyńcy, ale jeżeli wejdę w ten sam raport, który miałem tutaj od Nebu, to widzicie, że te liczby znowu są dwa razy mniejsze, bo tutaj nigdzie nie znajdziecie tej informacji, że Calvin zaatakował niezwykłym atakiem. Ja, oczywiście, ja atakuję go zwykłym atakiem, tak? Natomiast Calvin tutaj tylko i wyłącznie używa na mnie kontrataku, bo on nie jest w stanie dwóch jednostek zaatakować tym y, zwykłym atakiem. No i tutaj też widzicie, że mamy informacje o tej statystyce, o której mówiłem wcześniej, tak? Że na przykład atak mojego oddziału jest zwiększony o 30%. To wydaje mi się, że to jest związane tutaj, y, jeśli chodzi o ich. Y, Moich dowódców to jest to związane po prostu z umiejętnością dowódcy, natomiast też możemy sobie tutaj wejść na te współczynniki, tutaj będziemy mieli informację całą, jakie mamy jeszcze dodatki, na przykład tutaj widzicie 182% w sumie mam plusu na ten atak moich łuczników akurat na tym jednym marzu. Że taka jest różnica, jeśli chodzi o walkę. No i teraz jakbyście sobie pomyśleli, co jest lepsze w Rise of Kingdoms, czy lepszy jest zwykły atak, czy lepszy jest kontratak. Jeżeli już połączyliście kropki, to będziecie wiedzieć i odpowiedź jest tak naprawdę oczywista, że w Rise of Kingdoms o wiele lepszy jest kontratak od zwykłego ataku. Ponieważ zwykłym atakiem ja będę atakował zawsze tylko i wyłącznie jeden marsz. Ale kontratakiem będę. Atakował wszystkie marsze, które mnie atakują. Więc ee, jednocześnie no jest to po prostu dużo, dużo lepsze. I tych dowódców, którzy będą mieli zwiększony kontr-atak, to będzie sprawiało, że oni po prostu będą bardziej odporni na to, kiedy atakuje nas jakaś większa ilość marszy. Ech, zazwyczaj taką wspaniałą umiejętność mają dowódcy piechoty, którzy byli kiedyś w ogóle od tego bardzo znani. Karol Młot, i tutaj ta jego umiejętność, zobaczcie, 30% więcej. Kontrataku, to jest naprawdę świetne, bo ten jeden marsz, który atakujemy, będzie miał zwiększony o 30%, ale też wszystkie marsze, które będą jego atakowały, będą miały te obrażenia zadawane zwiększone o 30%. I dlatego ci dowódcy, którzy będą mieli tego kontrataku dużo, to będą dowódcy, których będziemy mówili właśnie, że są bardzo odporni, że są tankowni, i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście działa też, kiedy jesteśmy w garnizonie albo kiedy jesteśmy w mobilizacji. Tylko w garnizonie i w mobilizacji mamy dużo więcej jednostek. Dzięki temu te obrażenia, które zadajemy, są jeszcze większe. I dlatego tacy dowódcy, jak właśnie na przykład. Pakal są świetni jeśli chodzi o mobilizację taką, gdzie my będziemy chcieli, żeby ktoś nas zaatakował i wtedy będziemy zadawać im naprawdę bardzo, bardzo duże obrażenia. Takich dowódców to jest na przykład właśnie Pakal, z kawalerii to będzie Atilla i oni mają właśnie duży kontratak, co sprawia, że ciężko jest ich zaatakować. Oczywiście jak te statystyki kontrataku będziemy mieli takie małe, to będzie to niewiele zauważymy różnicy ale tak jak mówię, są dowódcy, którzy tego kontrataku mają naprawdę bardzo dużo i wtedy to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. Także rozróżniamy zwykły atak od kontrataku. A teraz te dwa ataki połączone, czyli właśnie zwykły atak i kontratak w Rise of Kingdoms nazywają się teraz podstawowe obrażenia. No i będziemy mieli niektórych dowódców, którzy będą nam dawali plusy do całości właśnie tych podstawowych obrażeń. Taką dowódczynią, powiedzmy, jest Gorgo, tak? I tutaj mamy to rozpisane premia do podstawowych obrażeń 30%. To jest co prawda premia, która działa tylko przez 3 sekundy, ale zobaczcie, to jest premia na kontratak i na zwykły atak. Czyli obie te statystyki są zwiększone o 30% i dlatego też będziemy zadawać większe obrażenia temu jednemu marszałowi, który atakujemy, ale też te, które nas krążają. Dzięki tej umiejętności też Gorgo jest naprawdę bardzo dobra, jeśli chodzi o garnizon, ale też w polu. Tak? Ona dzięki tej umiejętności właśnie jest dosyć odporna. Tutaj w ogóle mamy ciekawą informację, bo ona się będzie włączać, gdy oddział tego dowódcy wykonuje zwykły atak. Czyli zobaczcie, ja muszę atakować kogoś, i wtedy jak zadaję te zwykłe ataki, to mam 10% szansy na to, że będą zwiększone te pozostałe obrażenia. Tak? Czyli jeżeli macie premię do podstawowych obrażeń, to to będzie premia, która działa na zwykły atak i na kontratak. I tutaj na przykład to widać dosyć dobrze na formacji, tak? gdzie mamy właśnie premię 5% do podstawowych obrażeń, czyli do zwykłego ataku i do kontrataku. Okej, okay. mam nadzieję, że tutaj wyjaśniłem to dosyć dobrze. I te, tą najtrudniejszą rzecz, właśnie te trzy ataki, powiedzmy, czy dwa ataki, i połączenie ich, i nazwanie w jeden sposób jest już dla Was jaśniejsze. To teraz powiedzmy sobie o tym, jakie jeszcze ataki nam zostały w Rise of Kingdoms. Zostańmy sobie na piechocie, bo piechota tutaj będzie reprezentowała wszystkie ich opcje. Więc mamy coś takiego jak obrażenia od umiejętności. To są te czerwone numery, o których Wam mówiłem wcześniej. I obrażenia od umiejętności są bardzo, bardzo mocne, dużo mocniejsze zwykle od tych podstawowych ataków. Natomiast obrażenia od umiejętności mają ten minus, że zadajemy je czasowo, czyli tam raz powiedzmy na 10 sekund, na 8 sekund, na 7 sekund, zależy jaką mamy regenerację szału. Dlatego będzie bardzo ważne, że będziemy chcieli tych umiejętności używać jak najwięcej. No bo tutaj widzimy, że mamy współczynnik obrażeń 2000, ale to nie znaczy, że będziemy zadawać 2000 obrażeń, tak? Bo to by był numer dosyć niski. On jest zwiększony razy liczba jednostek, która jest w naszym marszu, czyli w mobilizacji. To w ogóle będą ekstremalnie duże numery i one są też bardzo ważne. Tak, więc mamy coś takiego jak obrażenia od umiejętności i one też jeszcze się dzielą. Na obrażenia, które będziemy zadawać jednemu celowi, tak jak tutaj widzicie, u czołka mamy jeden cel, ale mamy też coś takiego jak obrażenia obszarowe, na przykład przy Sipio Prime, czyli to znaczy, że będziemy mogli zaatakować naraz trzy oddziały, czy pięć oddziałów. Tutaj zazwyczaj te obrażenia są zmniejszone, jeżeli atakujemy kilka oddziałów naraz. No, ale i tak jest to bardzo, bardzo mocne, bo tak jak powiedziałem, te obrażenia są po prostu większe. Jak na razie w Rise of Kingdoms te, ten rodzaj obrażeń, które często jest nazywane też właśnie obrażeniami bezpośrednimi od umiejętności, e, są jakby dominujące w Rise of Kingdoms. Mamy też premie do tych właśnie obrażeń, tak? E, chcę tutaj zobaczyć, czy tutaj mamy o 10% więcej obrażeń od umiejętności. Mamy na przykład przy tym dowódcy, tak? czyli wszystkie te opcje, które będą nam zwiększać, zwiększając, zwiększa też tutaj widzimy na przykład ta formacja klinu. Tak? Mamy zwiększone obrażenia od umiejętności właśnie o 5%. No i można powiedzieć, chyba nadal metą taką, jakby są właśnie te obrażenia umiejęt... od umiejętności, bo jest ich po prostu bardzo dużo. Ale ale nie możemy zapomnieć o obrażeniach, które są jeszcze w Rise of Kingdoms, a tak naprawdę niedawno weszły, i to są obrażenia odrąbnięcia. Obrażenia odrąbnięcia są bardzo podobne, bardzo podobnie działają ogólnie. Też są obszarowe, też są takie, które działają na jeden cel, też jest wymagany ten szał, żeby go używać, także jest bardzo, bardzo dużo podobieństw. Natomiast jedna różnica, jaka jest, to że obrażenie odrąbnięcia, tą informację, którą mamy tutaj. One są zwiększane poprzez premię do podstawowych obrażeń, czyli to, co Wam na przykład przed chwilą pokazywałem u Gorgo, tak? Ona ma premię do podstawowych obrażeń i ta premia zwiększa te obrażenia odrąbnięcia, ale pamiętajmy, że ona też zwiększa inne obrażenia. Jeżeli sobie tak popatrzymy na te formacje, to ogólnie można powiedzieć, że te obrażenia odrąbnięcia są lepsze, tak? No bo jeżeli mamy zwiększenie tylko pod, tutaj na klinie, mamy zwiększenie obrażeń od umiejętności, to te 5% dostajemy tylko w tej jednej sekundzie, kiedy zadajemy obrażenia od umiejętności. No powiedzmy kilku sekundach, tak, ale tylko wtedy. Natomiast jeśli chodzi o obrażenia od yy, podstawowe obrażenia, to będziemy mieli ten plus za każdym razem, tak, za każde nasze podstawowe zwykłe ataki, kontrataki i jeszcze te obrażenia od to będzie wszystko zwiększone o 5%, tak? Dlatego yy, wydaje mi się, że tutaj naprawdę piechota yy, fajnie sobie yy, z tym radzi. Jak na razie tych dowódców, którzy mają tego rodzaju obrażenia, mamy tylko dwójkę, tak? Mamy tylko Gorgo i mamy tylko Liuczyn. Moim zdaniem jest całkiem dobrym pomysłem to, żeby to były takie typowe obrażenia, właśnie dla piechoty i szczerze spodziewam się że jest to bardzo możliwe że tylko i wyłącznie dowódcy piechoty będą mieli takie obrażenia ale zobaczymy jak na razie dostajemy nowych łuczników którzy takich obrażeń nie będą mieli zobaczymy co się stanie z kawalerią tak jeżeli kawaleria też nie dostanie tego typu obrażeń to wydaje mi się że wtedy już będziemy mogli powiedzieć tak e, z jakimś tam dozą prawdopodobieństwa że raczej te obrażenia odrąbnięcia i te premie do podstawowych obrażeń będą jakąś tam domeną piechoty co moim zdaniem byłoby fajne bo to to byłaby jakaś taka tożsamość piechoty, i to też będzie zwiększało ich odporność. Taka właśnie odporna piechota to jest coś takiego, co ja lubiłem, że było coś takiego w tej grze. Także jednak ta piechota była właśnie piechotą. Że to są kolejne obrażenia. No i w zasadzie chyba już wszystkie, które się pojawiają. Wiem, że i tak jest ich bardzo dużo, i ten odcinek też jest dosyć długi. Mam nadzieję, że pokazałem Wam, jak to wszystko działa, i że teraz już będziecie mieli mniejsze kłopoty, i będziecie trochę lepiej rozumieli statystyki, które są w Rise of Kingdoms. Bo jeżeli rozumiemy te statystyki, to wiemy, co tak naprawdę zwiększamy. Co to znaczy ten 1% tu, 5% tam, 3% tam, dlaczego jeden dowódca jest lepszy, a inny dowódca jest gorszy, jak oni sobie w ogóle w tym Rise of Kingdoms radzą i dlaczego. Jeśli Wam ten odcinek pomógł, to wrzućcie lajka na koniec. A z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Wielkie dzięki. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.